Mówi się, że jakość naszych relacji z innymi jest odbiciem tego, jak traktujemy samych siebie. A jak wygląda Twoja relacja ze sobą? Czy potrafisz być dla siebie wsparciem, czy może częściej stajesz się swoim najostrzejszym krytykiem? Czy odczuwasz bliskość i akceptację wobec siebie, czy może zdarzać się unikać własnych emocji lub umniejszać swoje potrzeby? W dzisiejszym nagraniu zapraszam Cię do refleksji nad tym, jak naprawdę traktujesz samego siebie. Nazywam się Ewelina Brzostowska i jako psychoterapeutka wspieram innych w budowaniu harmonijnych relacji, zarówno z samym sobą, jak i z innymi ludźmi. Zapraszam Cię do refleksji oraz odkrywania fascynujących aspektów naszej ludzkiej psychiki. Nasza relacja ze sobą bywa często skomplikowana i pełna sprzeczności. Wielu z nas zmaga się z krytycznym wewnętrznym głosem, który podważa nasze poczucie własnej wartości. Nierzadko bywa trudno okazać sobie ciepło i życzliwość. Zamiast wspierać się w trudnych chwilach, karcimy siebie i obwiniamy, co z kolei prowadzi do poczucia winy, wstydu, a czasem nawet depresji. To, jak traktujemy siebie, wpływa tak naprawdę na każdą sferę naszego życia, na nasze emocje, relacje z innymi oraz sposób, w jaki sobie radzimy z trudnościami życiowymi. Zanim zagłębimy się w temat relacji z samym sobą, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak właściwie kształtuje się nasza relacja ze sobą. Okazuje się, że to, jak traktujemy siebie, wynika z fundamentalnych przekonań na swój temat. Każdy z nas takie ma, może być uświadomiony lub nie. Te przekonania z kolei kształtują się w trakcie dorastania pod wpływem dwóch głównych procesów. Po pierwsze, znaczenie mają słowa, które słyszymy od naszych rodziców i innych ważnych osób w naszym życiu. To, co mówili nasi opiekunowie i w jaki sposób to wyrażali, w dużej mierze wpływa na nasze postrzeganie siebie. Jako dzieci niestety przyjmujemy te słowa za prawdę, niezależnie od tego, czy były to opinie pozytywne, czy negatywne. Oczywiście te negatywne mogą mieć długotrwały i destrukcyjny wpływ na nasze życie. Po drugie, ogromne znaczenie ma nasza osobista interpretacja doświadczeń z dzieciństwa. Jako dzieci często bierzemy na siebie odpowiedzialność za zachowanie rodziców lub sytuację w rodzinie, w domu, ponieważ utrzymanie więzi z bliskimi jest dla nas priorytetem, kiedy jesteśmy dziećmi. I nie mając pełnego zrozumienia złożoności relacji nierzadko, emocji dorosłych, upraszczamy sobie ich zachowania często na naszą niekorzyść. I w rezultacie tworzymy przekonania o sobie takie jak zasługuję na miłość, czy muszę się starać, żeby być bezpieczny i kochany, lub moja obecność przynosi cierpienie innym. I te głęboko zakorzenione przekonania mogą wpływać na nas przez naprawdę wiele, wiele lat, kształtując naszą samoocenę, jak postrzegamy siebie, a także nasze relacje z innymi ludźmi. Co więcej, możemy nie zdawać sobie sprawy, że nasze postrzeganie siebie wynika z automatycznych, schematycznych procesów myślowych, których nauczyliśmy się w dzieciństwie. My często traktujemy te myśli jako obiektywną prawdę, zapominając, że są one efektem wychowania i doświadczeń, a nie rzeczywistością. Określenie relacji ze sobą może wydawać się zbyt abstrakcyjne, przez co trudno wiedzieć, od czego zacząć w ogóle jej poprawę. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj do wspólnego przyjrzenia się kilku kluczowym wymiarom, które wpływają na tą naszą relację ze sobą. Przy każdym wymiarze zadam Ci kilka pytań do refleksji, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, ocenić, jak postrzegasz siebie, jak traktujesz siebie, gdzie warto wprowadzić więcej troski. Pierwszym takim wymiarem, który wpływa na naszą relację ze sobą, jest akceptacja versus odrzucanie siebie. Zastanów się proszę, jak reagujesz na swoje nieprzyjemne uczucia? Czy potrafisz je zaakceptować, czy może je odrzucasz, czując się winna lub wadliwa? Kiedy popełniasz błąd, czy potrafisz być dla siebie łagodny, czy krytykujesz siebie za to, co się stało? Kolejnym wymiarem jest pomaganie versus przeszkadzanie sobie. Zastanów się, kiedy jesteś zmęczony lub przytłoczony, czy potrafisz dać sobie przestrzeń na odpoczynek, czy może czujesz, że musisz dalej działać, nawet kosztem swojego samopoczucia? Jak reagujesz, gdy napotykasz trudności? Czy potrafisz wspierać siebie w przezwyciężaniu problemów, dodając sobie otuchy, nadziei? Czy raczej sabotujesz swoje wysiłki, myśląc, że nie dasz rady? Kolejnym aspektem naszej relacji ze sobą jest cenienie i afirmowanie versus negowanie i deprecjonowanie siebie. Zastanów się, proszę, jak reagujesz na swoje sukcesy? Czy celebrujesz i odczuwasz dumę ze swoich osiągnięć,
czy raczej ignorujesz je, nie dostrzegając ich wartości? Jak często mówisz do siebie coś miłego, pozytywnego, a jak często skupiasz się na tym, co poszło nie tak, co poszło źle? Kolejnym wymiarem naszej relacji ze sobą, której warto poświęcić uwagę, jest zaufanie do siebie versus nieufność wobec siebie. Czy wierzysz w swoją intuicję i decyzję, czy raczej masz tendencję do ciągłego kwestionowania swoich wyborów? Jak reagujesz, gdy podejmujesz ważną decyzję? Czy jesteś pewny swojej drogi, czy odczuwasz strach przed błędami i porażkami? Kolejnym aspektem naszej relacji jest rozumienie siebie versus nieświadomość siebie. A więc, czy potrafisz rozpoznać swoje emocje, potrzeby i pragnienia w danej chwili, czy raczej ignorujesz je, starając się skupić na czymś innym, a więc się rozpraszasz? Jak reagujesz, gdy czujesz się smutna lub zestresowana? Czy potrafisz zrozumieć, co za tym stoi, czy raczej szukasz ucieczki od tych emocji, licząc, że same miną? Kolejny aspekt to bliskość versus obcość i unikanie siebie. Jak często spędzasz czas w samotności, zastanawiając się nad sobą i swoimi uczuciami, a jak często szukasz rozproszenia lub angażujesz się w zewnętrzne bodźce? Czy czujesz się komfortowo, będąc sam ze sobą, czy masz może tendencję do unikania tego, by zmierzyć się z własnymi myślami i uczuciami? Kolejny wymiar to życzliwość versus wrogość i autodestrukcja. Jak reagujesz, gdy coś ci nie wyjdzie? Czy jesteś dla siebie wyrozumiała i wspierająca, czy raczej zaczynasz atakować i krytykować siebie za błąd? W trudnych chwilach, czy traktujesz siebie z troską i życzliwością, czy raczej kierujesz się w stronę autoagresywnych myśli lub działań, które jeszcze bardziej pogarszają twoje samopoczucie? Kolejny ważny aspekt naszej relacji to jest ważność i szacunek versus nieważność i brak szacunku dla siebie. Jak postrzegasz swoją wartość? Czy czujesz, że zasługujesz na szacunek, na dobre traktowanie? Czy traktujesz siebie z godnością? Czy może masz poczucie, że jesteś mniej ważny i gorszy niż inni? Czy masz przekonanie, że twoje zdanie i uczucia są ważne? Czy raczej czujesz, że musisz milczeć i podporządkować się oczekiwaniom innych, nie licząc się ze sobą? Jeśli udało ci się odpowiedzieć na te pytania, to znaczy, że właśnie podjąłeś lub podjęłaś bardzo ważny krok w budowaniu bardziej świadomej relacji ze sobą. Gratuluję ci tego. Zadałam ci te pytania, ponieważ bardzo zależy mi, abyś uświadomił lub uświadomiła sobie, w których obszarach twoja relacja ze sobą wymaga twojej pracy, uwagi. I pamiętaj proszę, że każdy krok w większej świadomości i akceptacji to inwestycja w twoje życie i dobre samopoczucie. Jeśli zauważasz, że jest wiele obszarów, które wymagają twojej troski i uwagi, to wiedz, że nie jesteś sam, sama, ani że to nie jest twoja wina. W końcu nie miałaś wpływu na to, jakie wychowanie otrzymałaś. Nawet jeśli twoja relacja ze sobą nie jest taka, jak być powinna, to masz moc, by to zmienić. W kolejnym odcinku powiem ci, jak zacząć w ogóle budować taką lepszą i bardziej życzliwą relację ze sobą. Jestem ciekawa twoich refleksji i będę ci naprawdę ogromnie wdzięczna, jeśli podziel się ze mną z nimi w komentarzu. Nie zapomnij subskrybować mojego kanału i kliknąć łapki w górę, jeśli film ci się podobał i jeżeli chcesz więcej tego typu nagrań. Do zobaczenia!